Tomasz Kosiorek, witam serdecznie w Zostaw Wiadomość. W Polskim Radiu Euro często rozmawiamy o językach, w Bisapie to już w ogóle o językach rozmawiają codziennie, a my w Zostaw Wiadomość dzisiaj porozmawiamy o języku, ale o języku polskim. Takim, który czasami bywa niezrozumiały i niedostępny szerszej publiczności, bo też nie wszyscy wiedzą, co znaczy hasło szlachta pali drewnem. Ja też, kiedy dowiedziałem się, to było to dla mnie zaskoczenie. Okazało się, że tak młodzież na przykład we Wrocławiu określa to, że dzisiaj młodzi ludzie zapalają papierosy zapałkami, a nie zapalniczką. Jest moda na to, żeby szlachta paliła drewnem. A o języku będziemy dzisiaj rozmawiali z doktorem Jackiem Wasilewskim, kulturoznawcą i językoznawcą z SWPS. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałem, żebyśmy porozmawiali o slangu, ale tak naprawdę to trzeba byłoby ustalić, co to jest. Mnie się bardzo podoba to wyrażenie, że szlachta pali drewnem, bo ono tutaj ma, no, od razu są trzy takie główne rzeczy, które w slangu mogłyby się pojawiać, czyli, no bo tak, jeżeli mówimy o slangu... To ja zapiszę jak trzy. To może najpierw powiem taką rzecz zerową, czyli jakąś taką podstawę, fundament postawimy, a na tym będziemy nabudowywać rozmaite cegiełki. Slang, jeżeli w ogóle możemy używać tego zapożyczenia, slang jest językiem ludzi z miasta, prawda? Jeżeli ktoś na jakimś obszarze mówi pewną gwarą, no to oni sobie mówią gwarą, nie mówią on tylko o, albo nie mówią szy, tylko sy i cy, prawda? Jak się jedzie na narty popatrzeć na Małysza, to mnóstwo takich osób można spotkać, którzy wyciągają pieniądze od ceprów. Natomiast slang to są takie subkultury, slang jest używany przez subkultury trochę niejawne, albo takie, które nie chcą się za bardzo ujawniać. I teraz, jeżeli mówimy o szkole, no to trudno się nie ujawniać w szkole, prawda? Chyba, że mamy slang jakichś dealerów narkotykowych. To ich pełno jest w szkole teraz. Natomiast no powiedzmy, że kiedyś była gwara uczniowska i ja raczej nie byłbym za tym, żeby mówić o jakimś slangu uczniowskim, ponieważ slang musi być jakaś subkultura, żeby ten slang powstał. I teraz, jeżeli mamy szlachta pali drewnem, no to po pierwsze, szlachta wskazuje nam na to, że te osoby, które posługują się językiem, wytwarzają pewną grupę w opozycji do innych, tak? Mhm. I ci, którzy są w tej grupie, są oczywiście lepsi od innych, więc jak nazwać tę lepszość? No można sięgnąć albo do czegoś, co jest bardzo nowoczesne, ale teraz już wszystko, co jest nowoczesne, staje się właściwie przestarzałe, więc mogłoby być nowoczesne bardzo krótko. Więc bezpieczniej jest może sięgnąć tam dalej, wstecz. Stąd ta szlachta, prawda? My, szlachta, czyli właśnie ci młodzi, lepsi, uprzywilejowani, ponieważ młodzi, natomiast tamci wszyscy, no to albo tutaj możemy użyć jakiegoś określenia dotyczącego prowincji, prawda? Czyli chamy, prawda? Szlachta kontra chamy, bo szlachta pochodziła od Jafeta, a chamy kontra, wiadomo, czworaki, taka jest dychotomia. No tak, oczywiście, no więc tutaj widać, że jednak nauka w las nie poszła i młodzi się uczą, tak, więc wiadomo, że służba mieszkała w czworakach, a szlachta mieszkała w zupełnie innym miejscu, tam gdzie się wychodziło, na dwór na przykład. Więc jeżeli my mówimy o tym, o takim podziale my, oni, tak, czyli swoi, obcy, no to mamy tutaj szlachtę. I teraz druga kwestia to jest to drewno, prawda, jeżeli mamy taką prostą opozycję szlachta czworaki, no to tutaj też musi być to opozycja coś złego, coś dobrego. Po to, żeby pokazać, że my jesteśmy lepsi, że my wiemy, co jest dobre. W związku z tym mamy drewno kontra plastik. Tak? Jeżeli ktoś używa plastiku, czyli zapalniczki, która jest wytworzona sztucznie, no to nie jest do przodu. Prawda? Do przodu jest ten, który umie docenić naturalność. Prawda? Czyli jeżeli mamy jakieś zioło, tak? Czy mamy jakieś liście zeschłe, prawda? Które się zwija w papierek, jak wiadomo, który jest papierowy. Tak, i tutaj w tym wypadku to drewno stojące w opozycji do plastiku, no pokazuje, że ci ludzie młodzi są, no można powiedzieć, ekologicznie nastawieni do tego palenia. I trzecia rzecz to jest to pali, tak? I teraz te dwie rzeczy, które są mniej lub bardziej niezrozumiałe na zewnątrz, pozwalają temu czasownikowi, tak? Istnieć też w pewien niezrozumiały sposób, tworząc jakieś zdanie, tak? Którego znaczenie jest
znajome tylko tym, którzy są wewnątrz grupy, tak? Natomiast tym, którzy są na zewnątrz grupy, no to wydaje się to trochę bezsensowne, tak? Dopóki nie zobaczą, w jakim kontekście to jest mówione, tak? Czyli jeżeli nie otworzą nagle drzwi ubikacji i nie zobaczą tej właśnie małej szlachty, która używa tego drewna po to, żeby tam podpalać sobie to, co już jest zresztą niemodne. Adrian na 2100 donosi, że kmioty to mogą być z czworaków. Nie, no, oczywiście. Szlachta i kmioty, w związku z tym tutaj uzupełnia tę kafeterię możliwości. Oczywiście, że to są kmioty. I teraz zauważmy, jakie to wspaniałe i piękne, że po pierwsze mamy te czworaki, które wydawałoby się... Przeszły do lamusa. Tak, przeszły do lamusa. Właściwie nikt nie wie, co to jest dzisiaj ten lamus, ale tam przechodzą różne rzeczy. Natomiast wcześniej mówiło się o ziomkach, prawda? I te ziomki nagle wróciły z tego zapomnienia. No, przez pewien czas były na Śląsku. Ziomkostwa wracają. Tak, były na Śląsku, ale to jest zupełnie inny kontekst. Kmiecie, prawda? To byli ci wolni chłopi, którzy sobie gdzieś tam grzebali w ziemi ziemniaki, jak już ktoś przywiózł ziemniaki z Ameryki, tak? I za moich czasów to byli po prostu jacyś wiochmeni, tak? Czyli ten podział na prowincję i centrum był przez cały czas zachowany. My tutaj w centrum, tak, jesteśmy lepsi, tak, my wiemy, o co chodzi, natomiast tamci na prowincji, tak, i to nie musiała być prowincja, tylko to mogła być prowincja umysłowa. Jeżeli ktoś był poza grupą, no to był w pewnym sensie prowincją, ponieważ nie wiedział, o co chodzi. Zresztą na tym polega moda, tak, jeżeli ktoś nie ma tych nowinek, nie ma tych najnowszych słów, no to on jest po prostu niemodny, jest spoza grupy, jest właśnie takim kimś z prowincji, tak? Takim, no nazwijmy to, kmiotem. Jak to się rozchodzi? Jak to się kodyfikuje? No jest tak, że mamy trendseterów, tak? I ludzie, którzy w pewien sposób się zachowują i ten sposób, w który oni się zachowują, się podoba, tak? Czyli są takimi liderami zachowania, czy liderami transmisji zachowania, mają swoich naśladowców. Tak? I teraz tworzy się pewna taka grupa ludzi, którzy robią rzeczy, które inni podziwiają i robią to w sposób, w który inni naśladują. Tak? I jeżeli jesteśmy blisko tej grupy, tak, czyli jesteśmy w kręgu poinformowanych, no to jesteśmy modni. Natomiast ci, którzy dowiadują się tego za późno i naśladują tych, którzy już wcześniej robili to co robili, no to oni już nie mają szans, ponieważ ci, którzy są blisko tych trendseterów i sami trendseterzy już zmieniają swoje znaki. Prawda? Już używają innych słów i tamci są zapóźnieni. Tamci już są, już nie wiedzą, że są niemodni, bo oni myśleli, że są modni, ale już te znaki się wymyły i są zupełnie inne. I podobnie jest w slangu, tak? Jeżeli mamy jakiś slang, to ten slang przez cały czas się zmienia. Tak samo jak, nie wiem, slang złodziejski, tak? Czy coś, co nazywało się wcześniej gwarą złodziejską, przez cały czas się zmieniała, ponieważ różne osoby postronne uczyły się tych słów i trzeba było, no po to, żeby utrzymać tę spójność grupy, a jednocześnie mieć ten język na wyłączność, pozmieniać te wyrazy. W związku z tym no, można zobaczyć, jak szybko się zmieniają słowa w takich zamkniętych kręgach i te słowa, no, choćby w szkole, prawda? Jeżeli jesteśmy w szkole i używamy czegoś, to jeżeli jesteśmy już... Ile teraz jest liceum? Trzy lata, no właśnie, więc na początku liceum i na końcu liceum może się w ogóle cały słownik zmienić. Słownik, który dotyczy, nie wiem, palenia, dotyczy czynności fizjologicznych, w tym seksu, tak, dotyczy pieniędzy i dotyczy czasu wolnego, jakiegoś sposobu zabawy. Tak? Te wszystkie słowa mogą się wymienić po to, żeby ci, którzy usiłują naśladować tych lepszych, bardziej popularnych, tak, byli odsunięci na jakiś dalszy plan. Tak? Więc to jest tak, jakby, no nie wiem, jakby pan redaktor był kobietą i miał ładną sukienkę, prawda? No to i wszyscy, no właściwie nie mogliby pan naśladować, bo jest pan w radiu, tak? Ale gdyby pan, no, był pan w telewizji, więc... tak, gdyby był pan w telewizji ładną prezenterką, to mógłby pan mieć coś takiego modnego. I jeżeli ktoś by pana naśladował, tak, no to pan by już musiał mieć coś nowego. Tak, ponieważ nie mógłby pan być ubrany tak jak wszyscy, tylko o krok do przodu.
Nie, no to nie zupełnie jest tak, jak pan mówi. Odpalając komuś papierosa zapałkami, właśnie głupio jest, że nie ma się zapalniczki i tak tłumaczyć się, i tak się tłumaczą z użytkowania zapałek. No właśnie nie, to właśnie chodzi o modę na zapałki. O powrót do zapałek jako do czegoś, co jest może trochę oldschoolowe. No to też takie słowo, które już mam wrażenie, że myszką trąci. No to już jest z zakresu nauki, tak? Szkoły. Oldschool to już można być, jest używane tylko przez antropologów kultury, ale ja rozumiem, że jakiś słuchacz powiedział, że to jest tłumaczenie błędne, tak, że to raczej był wstyd, że się nie ma zapalniczki. No, ale to nie wygląda na takie, znaczy jeżeli to jest usprawiedliwienie, no to to jest usprawiedliwienie, które podkreśla, że ten stan jest błędny, tak, że powinniśmy jednak palić tymi zapałkami. W końcu szlachta pali drewnem. Tak, no. No ale ja postrzegam oczywiście zapalniczkę jako coś takiego, no to jest tak, jak ja byłem małym dzieckiem, to bardzo trendy były. Kolebce, chytrze. Tak, no nie urywałem łba chytrze, ale bardzo chciałem mieć taki zegarek elektroniczny. Były takie, one są teraz za 2 złote, może za 2,50, takie zegarki elektroniczne japońskie, po prostu to było. Co z kalkulatorem? Tak, czy... tak. No więc tak, więc później już na początku lat 90. to już był obciach. Tak, to już był taki znak, jak ktoś miał taki zegarek, że, no, że kompletnie się nie zna, tak? Mógł sobie wziąć, tym pójść na pole gdzieś albo hakać buraki, albo coś tam innego robić. Natomiast teraz, jak ja im założył taki zegarek, no to już byłoby oldschoolowe. Okay? Więc te znaki przez cały czas się wymieniają i wracają, tak? Co jest według mnie bardzo fajne. No, na przykład wróciło słowo flota. I to flota, która nie oznacza statków ani samochodów firmowych, tylko właśnie pieniądze. A Grzesiuk śpiewał, gdy w kieszeni nie ma floty. Więc to, że jednak ten nie wiem, slang, czy ci młodzi ludzie sięgają do, zwłaszcza raperzy, sięgają do tradycji językowych, wyciągają na wierzch te właśnie zegarki elektroniczne, takie językowe, no to jest fantastyczna sprawa. Ja uważam, że powinni mieć medale i to nawet nie z ziemniaków, tylko prawdziwe za tą prawdziwą promocję. Kiedy dzieje się coś śmiesznego na Pomorzu, mówimy ale beka. Wiem, że w Lublinie mówiono ale masa, a jak się śmieje reszta Polski, no tego myślę, że możemy się dowiedzieć od naszych słuchaczy. 2100. Ktoś nam wymienia tutaj nazwy dla prowincji. Jeżeli macie takie rozmaite obserwacje naukowe, językowe, to zapraszamy. 2100 to numer SMS-owy. Zostaw @polskieradio.pl to adres mailowy, a telefon do studia to 22 645 2100. Zapraszam. Zostaw wiadomość do północy. Nasi słuchacze donoszą na 2100 na przykład nazwy dla prowincji. Pryncypał, proletariat, parter, dno, hołota, chłam. To wersje potoczne, a młodzieżowo to debil, przygłup, kretyn, palant, prymityw, frajer, śmieć i cieć. Wow, no momentami ostro. Ale co z tym cieciem? Nie, ale to jest bardzo, bardzo, to jest, bardzo to jest fajne, ponieważ oddaje pewną taką typową metaforę, a właściwie dwie. Pierwsza to jest taka, że my jesteśmy na górze, oni są na dole, prawda? No i jeżeli mówimy nasze na górze, albo nasi górą, tak, no to jest bardzo proste oddanie tego, że ktoś jest na dole, tak, i my możemy go podeptać, tak, albo mamy go pod pantoflem, albo jeszcze coś innego. I kiedy my mówimy parter, albo dno, albo co tam jeszcze było... No coś jeszcze związanego z tym, no to umieszczamy siebie wyżej poprzez to, że innych spychamy na dół. I teraz my możemy używać słów, które na płaszczyźnie fizycznej to robią, prawda? Czyli kogoś wbijają w ten muł, tak? Stąd właśnie te muły, a może i od zwierząt. A jeżeli jesteśmy przy zwierzętach, przy mułach, no to ten muł nie chce często iść i my oczywiście możemy nazwać kogoś mułem. Kiedyś w moich czasach było jeszcze takie przezwisko dysko muły, prawda? Czyli to ci, którzy słuchali na przykład Depeche Mode, no to mówili, a to tamci to są oczywiście gorsi i pewnie głupsi. I teraz w momencie, kiedy w grupie ceni się spryt, ceni się inteligencję, a nie siłę, jak na przykład na siłowni. Na siłowni nie musimy tak bardzo mówić, że nie wiem, jesteśmy oczytani, czytamy niczego, albo Platona, albo kogoś takiego. Nie, tam wszystko widać.
Tak, wszystko widać, w związku z tym nie ma takich problemów. Natomiast tam, gdzie ten sprzęt się liczy... Łatwiej o stratyfikację. Tak. Tam, gdzie tak, wiadomo, kto ile wyciska. Natomiast tam, gdzie takie cechy umysłowe się liczą, no to będziemy spychać na te metaforyczne dno poprzez wyrażenia określające ułomność inteligencji, tak? Czyli właśnie ten przygłup, debil i tak dalej. No i tych rzeczy będzie bardzo dużo, to jest z worka takiego medycznego, można sobie swobodnie czerpać, ale to jest ten sam mechanizm językowy, tak? Wywyższanie się poprzez poniżanie innych, co zresztą robią też nasi politycy. Nie wiem, czy pan pamięta Millera, który mówił, że nie wiem, czy pan słyszał takie kroki. To właśnie przechodziło ludzkie pojęcie, jak pan przemawiał, tak? Czy Niesiołowskiego, który mówił, że jest taka teoria, że ludzki mózg, że człowiek używa swojego mózgu tylko w 20%, pani, mam wrażenie, jest używany w całości. Tak? Więc to była taka zafoalowana aluzja, tak, do tego, że ktoś ma ten mózg mały. Ale można się spodziewać i można przewidzieć, tak, jakie grupa ceni wartości, tak, i jakie słowa będą się powtarzały, jakich będzie dużo i jakie się będą wymieniały. Tak? W związku z tym najłatwiej jest wprowadzić do takiego slangu za pomocą jakiejś ukrytej reklamy przez, nie wiem, fora internetowe, tak, czy przez Facebooka, czy jeszcze przez coś innego. Słowa, które byłyby no nie wiem, nośnikiem jakiejś marki czy czegoś takiego. Więc tutaj ja myślę, że infiltracja młodych ludzi pod kątem języka jest olbrzymia, tak? Bo wszystko, co ludzie robią spontanicznie, jest obserwowane przez rozmaitych obserwatorów, tak, wynajętych do obserwatorów, i oczywiście jeżeli ktoś jest mało sprytny, no to go tam od razu zbanują, tak, i wyzwą, tak, ale jeżeli ktoś jest rzeczywiście sprytny i inteligentny i ma narzędzia do tego, żeby odpowiednio to obserwować i odpowiednio moderować, no to jest fantastyczna promocja. W związku z tym dzisiaj już nie ma takich zamkniętych, tajnych grup, tak, przez cały czas jesteśmy testowani przez rynek i przez cały czas To, co mówimy, jest obserwowane. W związku z tym, że jest obserwowane, to jest potem powtarzane w mediach, czy w reklamach, czy w piosenkach. I jeżeli my chcemy zachować jakąś autentyczność, to musimy te słowa wytwarzać dwa razy szybciej. No i to jest przykra sprawa, oczywiście. To jest takie nieustające gonienie króliczka po prostu. I tak to będzie. To. Ciekawe są też pomysły i skąd one się biorą, skąd się czerpie, no bo czasami mówimy tutaj o jakimś powrocie do tradycji, ale za chwilę przeczytam panu doktorowi rozmaite propozycje innych określeń na to, co jest super, co jest przyjemne, co się podoba. Na Pomorzu Alebeka, a w Lublinie Alemasa, ale piszą dalej nasi słuchacze, ale zwała w Poznaniu, ale gnicie. Na Pomorzu mówimy ale łach. Ale Brecht, tudzież ale pompa. Ale Brechtać pompa... się to jest na pewno właśnie z tej więziennej gwary, tak. No pompa jest jeszcze sprzed wojny. Tak, a jeszcze? Jeszcze sporo jest, ale z lewa to raczej warszawskie. Mówi się, że też coś jest mega, ale to mam wrażenie, że to już też... To ktoś sięga do Greki tutaj. Prawie. W łódzkim często mówi się ale bania na jakąś śmieszną sytuację i jeszcze było coś z... Bania sama w sobie była śmieszna, przynajmniej w tym znaczeniu, co ja pamiętam. W Toruniu na coś śmiesznego mówimy ale zwała, a na Pomorzu zwała to coś negatywnego, czyli ktoś dostrzega tutaj różnicę między... Ale ta różnica tak naprawdę jest niewielka, ponieważ te wyrazy, które określają coś pozytywnego, mogą równie dobrze określać coś negatywnego i najczęściej tak jest z... Coś po prostu wywołującego emocje. Z wulgaryzmami tak jest, prawda? My możemy sobie... Widzimy coś bardzo pięknego, zachwycającego, jakiś obraz, nie wiem, Mona Lizę na przykład, chociaż nie możemy i zobaczyć, bo zasłaniają nią Japończycy zwykle, którzy bardzo wysoko podnoszą aparaty, żeby zrobić ich zdjęcie. Ale jeżeli nam się to uda, to możemy powiedzieć jakiś wulgaryzm z zachwytu. To nie jest napoływanie do nienawiści? Nie, no ja mówię tylko, że oni bardzo chętnie reprodukują sobie ten obraz, więc
ktoś mógłby powiedzieć jakiś wulgaryzm z zachwytu, tak? A jednocześnie jak przydarzy się coś złego, na przykład spadnie z ramion kolegi, jeżeli wszedł na nie, chcąc obejrzeć ten obraz ponad Japończykami, no to też może powiedzieć jakiś wulgaryzm. Więc ten język tak naprawdę on nie ma opisywać, nie wiem, świata, tylko ma opisywać nasze emocje i nasze oceny. Tak? I tutaj te oceny są zwykle bardzo, bardzo radykalne w przypadku takich zjawisk, które są dla nas istotne. No i teraz, jeżeli jest jakaś zlewka, tak jak tam była wymieniona, no to to jest coś bardzo istotnego dla danej grupy i dla rytuałów takiego wspólnego śmiania się. Jeżeli pan pamięta, panie redaktorze, taką reklamę WhatsApp, to była reklama... WhatsApp! Tak, no właśnie, no to tam też, jak oni mówili to w określony sposób, to też nie było istotne, co mówili, tylko to, że mówili do siebie i to było fantastyczne i ja to bardzo chętnie oglądam do tej pory. Natomiast chciałem zauważyć, że przy tych dokreśleniach śmiania się wiele jest wyrazów związanych z takim obniżaniem się, tarzaniem się, turlaniem się, z upadkiem fizycznym, tak? I z toczeniem się po podłodze, tak? W związku z tym wiele tych wyrazów, czy zwałka, tak? Czy to beka, czy różne inne rzeczy, no, wskazują na pewien fizyczny stan. I to jest jakby taki zasadniczy worek, z którego my wyciągamy kolejne językowe króliki. Tak? Że my obserwujemy, jak coś wygląda i sobie urabiamy z tego jakieś słowo, tak? Czy jak te gacie z uzdą, czy jakieś inne tego typu wyrażenia. One oczywiście będą przez cały czas nowe, ale będą wskazywały na ten zmysł obserwacji, a na ludzki zmysł obserwacji. Walki słowne mają rangę interpersonalną, ale przecież generacje rodziców i dzieci też się nie kapują. Pan redaktor wie, że elity nie są lepsze i tutaj muszę ocenzurować, muszę powiedzieć, idź dziadu, odejdź, dziadu odejdź, opuść to miejsce. Przemieść się, tak? Przemieść się, tak, dziadu. No więc tak, no to tu mamy jeszcze jeden problem, że jesteśmy przez cały czas podglądani. Kiedyś było tak, że była ta sfera prywatna i była sfera publiczna. I teraz pytanie, czy ta osoba, która poprosiła o przemieszczenie się owego dziada, tak, jeżeli już jesteśmy przy tej nomenklaturze, ona myślała, że to jest rozmowa prywatna, tak, chociaż występowała publicznie, była to wizyta oficjalna, więc ciężko jest stosować przez cały czas to oficjalny język, tak, nie mogąc się odprężyć w ogóle. Po to przecież się w szkole szło do tak zwanego kibla, żeby można było przez moment być poza tymi czujnymi oczami. Poza oficjalnym dyskursem. Tak, strażników. Więc tutaj też jest taki problem z tym, że my nie mamy już kulis, może nie tyle my, ale tacy celebryci, na przykład jak ten, o którym pan wspomniał. I stąd jakby przez cały czas wychodzi jakaś afera, że ktoś coś powiedział, prawda? A powiedział dlatego, że został podsłuchany. Zapomniał, że może być podsłuchany. Że kulisy stają się sceną powoli. A jednocześnie też często politycy puszczają coś, myśląc, tak, że inni myślą, że oni mówią to prywatnie. Tak, powiem panu coś prywatnie, panie redaktorze, teraz. Tak, no więc jeżeli jest coś takiego, no to często się tym manipulują. No ale na szczęście nasi słuchacze nie są tak cyniczni, są po prostu piękni, odważni i twórczy. No i nie życzyłbym nikomu, żeby miał takie zaburzenia, żeby nie wiedział, czy jest w sytuacji oficjalnej, czy to jest zakulisowe. Jeżeli chodzi o slang, no to jest świetnie, że my możemy wytworzyć sobie język, który to obsługuje po pierwsze grupę, także my czujemy się w tej grupie lepsi i po drugie, że my mamy oprócz takiego poczucia zwartości grupy, że mamy wrażenie zaplecza, tak? Że jesteśmy na zapleczu i na tym zapleczu rozmawiamy tym swoim językiem. Tak i ja uważam, że nie należy tego niszczyć, chociaż jest tutaj ta bardzo niebezpieczna tendencja do tego, żeby stawiać się nie tylko powyżej innych, ale żeby w jakiś sposób poniżać językowo. Tak? I jeżeli my mówimy, no, na przykład, nie wiem, drzeć sobie z kogoś łacha, tak? Czy mówimy tam ale łach,
to oczywiście wiąże się to nie tyle ze śmianiem się, ale z wyśmiewaniem, tak? Ponieważ slang nastawiony jest przeciwko innym grupom i często jest tak, że te inne grupy są wyśmiewane z jakiegoś powodu. Tak, na przykład dlatego, że są głupsze, albo są inne po prostu. Że nie są nami i tyle. No oczywiście, to jest najlepszy powód. Przez to, że ten śmiech jest taki agresywny, tak, no to my mamy poczucie wartości, natomiast problem jest taki, że nie podejmujemy wtedy, jeżeli to takie napompowane poczucie wartości się utrwali, nie podejmujemy wspólnych akcji z tymi... Dialogu nie podejmujemy nawet. No nie chciałem mówić tego słowa, bo ono już właściwie jest takie, jak ja bym z kimś miał podejmować dialog, to byłoby trochę sztuczne. Tak, ale... Dialog trójstronny. No i jeżeli ja słyszę, że ktoś przystępuje do dialogu, no to pewnie posiedzą, pogadają i to będą monologi. Tak? I nawet kawy i herbaty nie będzie. Dzisiaj marszałek Komorowski herbaty i kawy nie dał, tylko sok. Związkowcy byli bardzo nieszczęśliwi z tego. No ale witaminy dzięki temu dostali. Tak więc tutaj jest według mnie główne niebezpieczeństwo slangu, że on zamyka na to, co pan nazwał dialogiem, tak? Czyli na takie współdziałanie. Ale to, co jest fajnego znowu w tym slangu, to jest to, że my możemy stwarzać rzeczywistość, prawda? Jeżeli ja na przykład, gdybym był księdzem, a pan byłby na przykład, nie wiem, ateistą, ja bym powiedział, ja ciebie chrzczę, a pan by się zgodził, panie redaktorze, to coś by się wydarzyło między nami, tak? A ja bym tylko powiedział parę słów. I to jest tak, że w slangu my możemy kogoś obrazić w pewien sposób zupełnie niezrozumiały dla innych, tak? Powiemy jakieś zdanie i bach, już jest awantura. My możemy sprawić, no jeżeli ja powiem na przykład coś, co by oddawało taki stan jak oddanie moczu na kogoś, tak? To ten język ma taką siłę, tak, w slangu, która nie jest siłą opisową, tylko stwarzającą świat, że pan redaktor by się poczuł w ten sposób potraktowany i to byłoby fatalne, w ogóle nie siedzielibyśmy sobie tak spokojnie. I tutaj ta magiczna siła języka, która przejawia się i w więzieniu, i w jakichś takich miejscach, no znowu chciałem zahaczyć jakąś taką gwarę złodziejską, no ale nie tylko, tak? No też jeżeli na przykład zejdziemy do disów, chciałem powiedzieć zejdziemy, ponieważ postrzegam to ciągle jako takie zjawisko na dołach, tak? Więc jeżeli sięgniemy do disów, gdzie jest dwóch chłopaków, bo nie słyszałem disów dziewczyn i oni się obrzucają jakoś tam błotem. Dyshonorami. No to coś się wydarza. Mnie to przypomina takie rytualne walki Eskimosów, gdzie oni mówili, co oni za chwilę zrobią z przeciwnikiem, ewentualnie, no bo ciężko jest się bić, jak się jest minus 40 i wszyscy są w futrach, to jest tak jakby... Rusza cię człowiek, to tak jakby pan był, nie wiem, przebrany za fokę w przedszkolu i usiłował się z drugą taką foką w takim dużym przebraniu gąbkowym tłuc. To jest w ogóle niewykonalne. Taki sen kiedyś miałem. W związku z tym Eskimosi wynaleźli sobie takie śpiewanie, że stają naprzeciw siebie i zaczynają mówić, co oni robią. I unoszę rękę i tam wbijam ci odpowiednio tej narzędzie następują wymieniane. Są wymieniane. I w tych listach trochę tak jest, że my stwarzamy tę akcję językiem, tak? I to jest też coś bardzo takiego ciekawego językowo. Ale taka postawa powoduje rosnącą frustrację, a człowiek, którego dociśniemy zbyt mocno, w końcu wybuchnie, aż strach pomyśleć, co będzie, gdy będą ich miliony. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w Hongkongu... Chciałem wyrazić wyrazem najgorszego współczucia wszystkim członkom rodzin. Wystąpiliście tutaj w pięciu i zatańczyliście Bret Gensa. On cofa ideę jawności w tył. Druga prawda, dla której wziąłem udział w dzisiejszej uroczystości. Później posłowie się podśmiechują, później robią sobie żarty i mogą opowiadać stworzone rzeczy. Jest pierwsza taka poważna próba wewnętrzna. Proszę takich fapa nie popełniać. No to taki krótki przerywniczek, żebyśmy się uśmiechnęli. Myślę, że o slangu sejmowym też można by porozmawiać. Będziemy wtedy mówili, panie doktorze, niech mi pan nie przeszkadza. Ja pan nie przerywałem, jak pan mówił. A moim gościem jest dzisiaj dr Jacek Wasilewski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, kulturoznawca i językoznawca. To myślę, że na tamte pomyłki to my już wyczuleni nie jesteśmy. Ale tam wszyscy była mówią 2008. A tam była piękna rzecz. No właśnie, to była 2000. Nie, bo niektórzy włączają, prawda? A niektórzy włączają.
I ci, którzy włączają, to potrafią coś włączyć, a ci, którzy włączają, no to tak włączają i im się nie udaje. Ale tam było takie charakterystyczne o, prawda? U polityka tak się kończyło. Robią, starają się trochę, chociaż im nie do końca wychodzi. Ale to jest jeszcze urocze, tak mi się to podoba, no bo ktoś się gdzieś wychował, jakoś tam sobie mówi i to jest jakiś wystrój tej osoby, tak? To się łączy z garniturem takim zielonkawym, z jakimś takim fasonem butów odpowiednim. Ma to jakąś spójność. Natomiast jeżeli ktoś chce, no mi się tu oczywiście przypomina słynna sztuka Mieszczanin Szlachcicem, tak? I popełnia takie fupy, tak jak ten, który mówił fapa, to jest wtedy śmieszne, tak? Ponieważ ja na przykład żałuję, że nie ma w serialach polskich ludzi, którzy mówią po kaszubsku. No to po kaszubsku to pewnie będzie, ktoś będzie chciał zrobić przyjemność, nie powiem komu, ale nie dzisiaj mówią... na zakończenie mamy reportaż o Kaszubie Młodym. No właśnie, tak, Kaszub Młody. Zostaliśmy rozgryzieni. Ale no takich są takie, nie wiem, nikt nie śledzikuje na przykład w M jak Miłość. Dlaczego? Tak? To byłoby świetne i ja uważam, że trzeba to... ale w plebanii chyba śledzikują troszkę. No dobrze, w plebanii, ale plebania ma zupełnie inny target, tak? Więc to... no dobra, okej, no w plebanii, to trzeba by z tej plebanii wyciąć tej osoby albo przeprowadzić go do innego serialu. W każdym razie ja uważam, że mamy pewne bogactwo i je niszczymy, tak? W tym sensie, że wszystko globalizujemy, żeby był jeden język taki poprawny i niech on sobie będzie taki poprawny i wszyscy mówią tak samo. I to będzie straszne. Ale jak posłowie mówią PSL i SLD, no to od razu wiadomo, że Kraków, tak? Albo jakaś inna Małopolska. No. Przywieźliśmy tak. Więc to jest urocze. Ja uważam, że my nie powinniśmy tego niszczyć. Może nie tyle pielęgnować, ale nie powinniśmy tego w jakiś fatalny sposób niszczyć, bo jeżeli spojrzymy na Niemcy, to oni bardzo pięknie te regionalizmy sobie hodują i oczywiście można z tego wspaniale turystycznie żyć. Ci najwięksi dziwacy polscy, czyli ci górale, którzy nie wiadomo skąd przywędrowali, prawdopodobnie z Węgier, z takimi nosami, no to oni mówią tak bardzo inaczej, chociaż no, byli rozreklamowani no, przez tego Sobałę, przez Witkiewicza, chciałem powiedzieć Mickiewicz, przez Witkiewicza i to oni jakoś tam zostali wprowadzeni do ogólnej kultury i wszyscy ich zaakceptowali. Jak góral, to niech sobie mówi, tak? Jak się nazywa tam Bułeczka, Gąsienica, czy tak. Karpiel. No, on może się nazywać Bułecka, a dla mnie się nazywa normalnie. Więc oni mogą sobie w ten sposób mówić i wszyscy im wybaczają. A jeżeli ktoś powie taką gwarą, która nie za bardzo odbiega, no to już mamy z nim problem. Tak więc tutaj ja myślę, że tej to tolerancji jest trochę za mało, bo taką gwarą można też mówić pięknie i poprawnie. Natomiast... Ale ten Mickiewicz to nawet teraz mi się skojarzyło, że on kiedyś napisał taki tekst reklamowy, taki w folderach można byłoby zamieszczać. Ktokolwiek będziesz w nowogródzkiej stronie, do Płużyn Ciemnego Boru wjechawszy, pomnij zatrzymać swe konie, tam świteś i tak dalej. Więc myślę sobie, ale że ten... Ale on pisał polszczyzną ogólną, no naprawdę ta wileńska szkoła była całkiem niezła. Ale jest pani Stasia w klanie z Kresów. Jest pani Stasia. Więc nasi słuchacze namierzyli kogoś, kto mówi dosyć swoiście. Okej, i teraz zobaczmy pani Stasia z Kresów. Kim ona, jaki ona ma status? Czy ona jest na przykład prezesem Tartaku albo kimś takim w miarę ważnym, tak? Czy też jest kimś takim, jak mówiliśmy o tych dołach, tak? Społecznych, czy też jest kimś, kto... No taka Hausfrau ona no jest. No właśnie. I to jest cały problem, tak? Że my nie potrafimy docenić tej inności, tak? I dlatego, jeżeli jest na przykład no nie wiem, raper, tak? Który ma jakieś wspaniałe rymy. Ja na przykład uwielbiam dobre rymy, jak Metuwin podawał taki rym, który według niego był świetny. Cielak i archipelag. To są w ogóle no, świetne rymy. I ci ludzie, no, można powiedzieć, starają się fantastycznie ten język wzbogacać. Tak? No to okazuje się, że nie ma ich w tym... w takim głównym obiegu, no może medialnym, tak? Może to i dobrze, ponieważ wtedy nie byliby postrzegani jako ci właściwie autentyczni, tak? Tylko jako jacyś kserobojesz, tam nie wiadomo kto, ale
Ale ja myślę, że to jest prawdziwa taka siła języka. To co oni robią. Maryta podesłała nam Jadzie z rodziny zastępczej, ale Jadzia z rodziny zastępczej potwierdza regułę, ponieważ ta, no, Jadzia też gotuje, no ta, chociaż jest no, Hanną Śleszyńską, ta, to więc wszyscy, którzy są stamtąd, tak, no to oni będą w Warszawie będą sprzątać. Tak, no pokazywanie właśnie w takich rolach pomocniczych. No. Oczywiście no, nie można zaprzeczyć, że oni rzeczywiście w takich rolach pomocniczych występują, tak? Tylko że my wtedy utrwalamy te błędne stereotypy. No i jeżeli powiedzmy mamy media publiczne, no to warto by zadać sobie pytanie, tak? czy mamy odzwierciedlać rzeczywistość, tak? Czy też mamy te stereotypy łamać, tak? Jaka jest misja? No ale tutaj nie mówmy w ogóle o misji, bo telewizja musi się ogarnąć najpierw, tak? Pojawiło się słowo ogarnąć mamy użyć. Pojawiło się. No, my nadążamy i staramy się robić co w naszej mocy. W nowym serialu Jedynki Blondynka jest pokazana Gwara Polski Wschodniej. Polecam, napisał nam ktoś. Nie znam tego serialu, więc będę musiał sprawdzić. Eskimosi mają ponad 100 słów określających śnieg. To z tego, co ja czytałem, to 17. To dużo więcej niż ma ktoś, kto spiesząc się do pracy próbuje odśnieżyć samochód, napisał Leon. O, i myślę sobie, ktoś też napisał a propos tego soku, to że... To prawda, bo ktoś, kto próbuje odśnieżyć samochód ma 2 lub 3. I to też jest problem, ponieważ na przykład Polacy w ogóle nie potrafią przeklinać. Ja jestem zdruzgotany tym, że wymawiają 2 lub 3 słowa na krzyż i to ubóstwo jest porażające. Taki Irlandczyk albo Australijczyk, Irlandczyk jest katolikiem, Australijczyk nie, ale no, oni mają dużo więcej słów, którymi mogą swoje różne emocje rozładować, no bo nie oszukujmy się, czasami niektórym ludziom pomaga, jak sobie takie te emocje rozładują za pomocą słowa, a nie na przykład biorąc gwóźdź i rysując komuś samochód. Tak? Więc... A czyta się Szewców w szkole? Już się nie czyta. Ale Szewcy byli, to jest sztuka, i oni byli zrobieni, znaczy sztuka w sensie kawałek sztuki, tak? Jest to tam jest zrobione artystycznie, a nie domówienie, znaczy domówienie na scenie i żeby podziwiać, a nie po to, żeby używać. No. A gdzie tam? Parę się takich na przykład do twardego żygu, to się daje używać codziennie. Daje się, ale rzadko się spotyka, chyba że przy odśnieżaniu samochodu pod polonistyką. No tak, poloniści myślę, że mogą mieć wyczulone ucho w tej sprawie. Chciałbym, żebyśmy się jeszcze po serwisie po 23 wybrali do więzienia, bo to jednak rzecz ciekawa. I do ślusarza mieliśmy zajrzeć. I do ślusarza, bo ten ślusarz przede mną swe uroki roz... Co się robi z urokami? Frazeologia się kłania. Roztacza, chciałem powiedzieć zupełnie inne słowo. Roztacza. Tak, bo drozel klapa murek sztosuje. I jeszcze inne takie, na przykład ferszlus trzeba roztrajbować. Znaczy, my powiedzmy o co chodzi. To jest kawałek Tuwima ślusarz, chociaż tak naprawdę chodzi o hydraulika i do poety przychodzi ów ślusarz, który zaczyna diagnozować, co się dzieje w toalecie. Ślusarz był chudy, wysoki, z siwą szczeciną na twarzy, w okularach na ostrym nosie. Patrzył z podełba wielkimi niebieskimi oczyma, jakimś zauzawionym wzrokiem. Wszedł do łazienki, pokręcił krany na wszystkie strony, stuknął młotkiem w rurę i powiedział: ferszlus trzeba roztrajbować. Szybka ta diagnoza zaimponowała mi wprawdzie, nie mrugnąłem jednak i zapytałem, a dlaczego? Ślusarz był zaskoczony moją ciekawością, ale po pierwszym odruchu zdziwienia, które wyraziło się w spojrzeniu z ponad okularów, chrząknął i rzekł: bo drosel klapa tandetnie zblindowana i rykszczosuje. To rzeczywiście niemieckawo brzmi. No niemieckawo brzmi, ale język jest pewnym odzwierciedleniem kultury. I teraz że rura do nas przyszła z zagłębia rury? Rura do nas przyszła razem z tym, który te rury robił, prawda? Czyli chociaż sam hydraulik ma korzenie greckie, tak? Czyli od tej hydry pochodzi, to większość rzemieślników była sprowadzanych z Niemiec już od XIII wieku. Więc oni przychodzili takimi falami, osadzali się w miastach. Te miasta zresztą miały też prawo niemieckie. W związku z tym uczyli swoich czeladników no, takich słów, jakie znali. Tak? W związku z tym my mamy wyrażenia dotyczące rzemiosła.
niemieckie. No i, no i to dobrze. No. My mamy takie pierwsze wyrażenia związane z religią czeskie, ponieważ stamtąd braliśmy chrześcijaństwo. Mamy wyrażenia dotyczące komputerów angielskie i mamy taki właśnie miszmasz. No. Dlatego to piękne, co jest w polskim języku, to jest gramatyka. I jeżeli ktoś wszystko ładnie odmienia, no to wtedy powinniśmy głaskać go po głowie i mówić, że duch w narodzie nie ginie. Językowo oczywiście. Pytanie podstawowe do pana doktora. Gdzie podziała się kluska? Pozdrawiam, Paweł. Spróbuję się zmierzyć z tym pytaniem w czasie serwisu, zatem zostawiam was teraz z muzyką Lalipuna i Rest Your Head, a ja swojej głowie nie pozwolę odpoczywać, zatem 21.00. Jeżeli ktoś może powiedzieć, o co chodzi z kluską, to polecam się. Polskie Radio Euro, zostaw wiadomość codziennie, od poniedziałku do piątku. Czekamy na was po 22 i nasze audycje trwają do północy. Na zakończenie zawsze reportaż. Dzisiaj też będzie reportaż o pewnym młodym Kaszubie. No, tak się jakoś, no, tak się jakoś zdarzyło, że to właśnie Kaszub. W piwnicy pewnie. A ja rozmawiam z doktorem Jackiem Wasilewskim ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. To do doktora było pytanie. Ja to tak biorę wszystko tak, zaraz no do siebie neurotycznie. To jest też taki problem, że ja nie jestem arystokratą, a mam... A może to jest zaleta? Zaraz problem. No właśnie problem w tym sensie, że nie mogę swojego psa nazywać jego prawdziwym imieniem, bo mój pies jest arystokratyczny. Ma długą taką linię przodków, wszystko jest udokumentowane i tak dalej. I to jest ten pies... Został kupiony z imieniem. Został kupiony z imieniem Lolita. No i teraz wyjść na... Mimo, że mieszkam w dosyć dobrej dzielnicy, wyjść na... nazwijmy to podwórze i wołać psa Lolita, chodź tutaj, no to byłoby, zwłaszcza patrząc na moje fizis, które nie ma już, nie jest fizis 15-latka, byłoby takie dosyć krępujące. W związku z tym to jest ta, to jest właśnie ta kluska. No może to jest uwłaczające trochę dla tego utytułowanego psa z pucharami, ale trudno, no nie będę narażał swojego wizerunku. Natomiast jeżeli jesteśmy tutaj, bo bardzo było fajne, bardzo fajny był mail od jednego ze słuchaczy bądź jednej ze słuchaczek. Nie pamiętam dokładnie, dlaczego dziennikarze w telewizji popełniają tyle błędów. No ja tutaj chciałbym zaznaczyć, że dziennikarz w telewizji przede wszystkim wygląda, tak? I w telewizji się ogląda, a nie telewizji się słucha. Chyba, że chodzi o seriale, które rzeczywiście czasami się słucha, robiąc różne dzieci, różne rzeczy przy dzieciach, tak? Przy dzieciach. Nie no, dzieci też można przy telewizji. Albo robi się im śniadanie drugie, albo coś tam. Słucham, bo nie dosłyszałem. Zasadniczo i pobieżnie dzieci też można robić przy telewizji. To nawet podobno, ale spotkanie z seksuologiem nie, jutro. Zwykle jest tak, na że jak jest brak prądu, to wtedy dopiero są takie wzrosty urodzin. To, i wtedy, no jestem rocznik 80, to nie trzeba mi tego opowiadać. No więc tutaj a propos tych zmian języka, czy pan redaktorze mówi jeszcze z mełłem, na przykład z mełł w ustach przekleństwo, to jedno z moich ulubionych takich. Czy już pan mle? Ostatnio się złapałem na mleniu, tak? Ponieważ mam taką starą książkę kucharską i odpaliłem ją w zeszły czwartek i tam właśnie było, że miałem coś... Na komputerze odpalił pan? Nie. Odpaliłem jej okładkę, przewróciłem jeszcze kilkanaście stron w tym sensie, i... Tak jak rak książkę kucharską odpala się tak jak rakietę, tak? Trochę tak, bo to była niezwykła wyprawa w taki kosmos. Rozumiem, tak. No ale to w każdym razie tutaj widać, jak tam metaforyka związana z urządzeniami już zaraziła pana, panie redaktorze, i pan jest właśnie zarażony. Ale to nie szkodzi. To trochę zabrzmiało, można... jakby to był e-book. Tak, z tym można żyć. W każdym razie... Raczej nie. Mówi się jeszcze mleci jęzorem, ale już coraz rzadziej słyszę, że zmeł w ustach przekleństwo. Tak więc tutaj to mlenie odchodzi w przeszłość niestety. Może jakiś fajny raper, który mówi się mielić jęzorem jednak. Czy mówią tak? Mówią tak. Ale czy tak się mówi? Tak się mawia. Tak. Ale ponieważ radio jest
sponsorem Mistrza Mowy Polskiej, to może ktoś to odgrzebie. Jest po prostu patronem. Ja bardzo się cieszę, że pan doktor pamięta. Polskie Radio Euro jest patronem konkursu Mistrz Mowy Polskiej. W związku z tym będziemy jeszcze informować na naszej antenie. I będziemy o tym mleć. Natomiast my mówimy tutaj o mowie polskiej. Ta mowa polska, zwłaszcza w tym języku młodzieżowym, wiąże się z taką globalizacją rozmaitych subkultur i konsekwencją tego jest wprowadzanie rozmaitych elementów systemowo obcych do powszechnego użytku. Czy systemowo obce są na przykład wszystkie wyrazy z francuskiego z XVIII wieku, ale one zostały już jakoś tam przysposobione. Natomiast mnie chodzi o takich rzeczach, o takie anglicyzmy jak te, które są przywożone przez byłych pracowników w Irlandii czy w Anglii i na przykład to, że w Polsce nie ma MCS albo rower do downhillu. Tak więc to są takie rzeczy, które mam nadzieję nie zadomowią się jakoś specjalnie. Chociaż ja jestem za taką derywacją wsteczną, jak nie wiem, szacun, prawda? Wielki szacun. Jest oczywiście miły i dobry dla ucha, ale już great szacun nie. Alk też jest w porządku, jako taki skrót od alkoholu, zwłaszcza, że ładnie się go tak akcentuje, nie wiem, brof, tak, dozo czy naraz, to jest dobra derywacja wsteczna. Przypominam, że derywacja wsteczna to jest ta, gdzie nie dodajemy tutaj formatów, tylko ucinamy wyraz w pewnym momencie, tak jak czołg na przykład, tak, to jest... odczołgać się, tylko że mu coś tam ucięliśmy. Odpadło. Tak. Ktoś sugeruje, że powinien pan wołać do swojego psa Dolores. Ja nie wiem, czy ten pies akurat w Nabokowie to jakoś tak specjalnie oczytany, żeby zaczął kojarzyć, ale myślę, że wprowadzanie trzeciego imienia mogłoby być kłopotliwe. On ma wiele imion, niestety. Aha. Ponieważ ma bardzo długą linię. Czy w ogóle jest długi, a jeszcze linię przodków ma jeszcze dłuższą, więc jemu starczyłoby Dolores. W każdym razie dziękuję. To jest jedno z takich imion, które gdybym wołał je na zewnątrz, to przyprawiłyby mi oczywiście jakąś łatkę wśród sąsiadów. Ale wracając do naszych rozważań. Powiedzmy tak, rozważań, czy tych 25-latków, którzy byli za granicą i wrócili. Ja mam tutaj taki list, który był kiedyś przysłany do Gazety Wyborczej. No i przeczytam taki fragment. Tutaj ludzie są tak na maksa biedni, że siedzą i się nudzą. Byliśmy na wsi, za stodołą dresy słuchały disco polo na komórce. Znajomy dred z małego miasteczka opowiadał, że wszystkie ziomy z bloków chrupią fukę i jako rasta nawet nie miał z nimi o czym gadać. Więc bardzo fajny fragment. Przepraszam, że używam słowa fajny, bo to... Chrupać fukę? Panie redaktorze, no naprawdę, pyta pan tak tylko dla słuchaczy, czy... Nie, no to nie są żadne minoderii. No, ja... Ale jak pan sądzi, bo są takie zestawienia słowne, jak na przykład te, które dotyczą coś, co się powszechnie nazywało w latach 20. i 30. samogwałtem, tak? Mamy jakiś czasownik i rzeczownik. Prawda? I to, co byśmy nie powiedzieli, to my rozpoznajemy tę konstrukcję gramatyczną. Tak? Czasownik i rzeczownik. No i tutaj, jeżeli wszystkie ziomy z bloków chrupią fukę, tak? No to na pewno jest to coś, co ma F w swojej nazwie. Tak? Więc Okej, dobrze. Feta. Feta, czyli amfetamina, która oczywiście pochodzi od pierwszych słów związków, które ją tworzą, ale o tym nie będziemy mówili. Czyli byliśmy na wsi za stodołą, pisze tutaj ten pracujący w Anglii młodzian i mówi, dresy słuchały disco polo na komórce. Prawda? A może właśnie, nie wiem, młodzi sportowcy korzystali z technologii przenośnego, tak, zestawu hi-fi. No więc tutaj właśnie się najbardziej przejawia ta inklinacja do wywyższania się. No i to, że znajomy rasta z małego miasteczka opowiadał, że wszystkie ziomy z bloków chrupią fukę, to tutaj też jest to, że ziomy z bloków. Nie wiem, czy pan redaktor mieszka, w jakiej dzielni pan redaktor mieszka, ale różne dzielnie... Na Motokotowie. No właśnie, no to my byśmy się, gdybyśmy się spotkali na granicy dzielni, to nie wiem,
czy nie, znaczy nasze nie graniczą. Dzieli nas Śródmieście, tak, ale to jest to, że są wspólnoty terytorialne i one wytwarzają najczęściej gwary i są wspólnoty takie akcjonalne, tak to sobie powiedzmy, i one często tworzą slangi, czyli jeżeli my słuchamy jakiejś muzyki, jesteśmy rasta, no to tutaj może się wytworzyć slang, natomiast jeżeli mieszkamy na jakimś terenie, no to raczej będzie to gwara. No i teraz, co takiego jest w tych wszystkich slangach, zwłaszcza młodzieżowych, co takiego jest interesującego? Otóż nie ma tutaj za wiele. Natomiast istotne są określenia ciągle zmieniające się na przykład na czas wolny, na przykład na imprezowanie, tak? I tutaj są takie popularne, przynajmniej w tym liście, który ja trzymam przed sobą, popularne na imprezowanie typu impra, bibka, jump. Ja nie wiem, czy pan redaktor pamięta, no, pewnie nie, bo to w latach 20. było. Ale tam już wtedy była biba, prawda? No jumpy to oczywiście jest ten element obcy, tak? Telewizja. Ale jak się czyta nawet słownik pijacki Tuwima? Tak, to wiem. To absolutnie jest tam całe mnóstwo słów, które dzisiaj funkcjonują. Zastanawiam się, czy tak sobie wróciły, czy ktoś się inspirował? Nie, są ludzie, którzy codziennie powtarzali te słowa i dzięki temu przenieśli te tradycje. Ale tak, wiadomo, że taki młody człowiek imprezuje, impra, bibka, jumpy, ogląda telewizję, tak, czy słucha muzyki, to jest nuta, muza, tak, przebiera w używkach i tutaj będą właśnie te, no, chociażby chrupać fukę, uprawia seks. I tu, no, jeżeli chodzi o rozmaite określenia stosunków, to w ogóle w to nie wchodźmy. Nie wchodźmy. Czy całowania, tak, czy określenia dziewczyn, czy chłopaków. No i czeka na wydarzenia niecodzienne. I te wydarzenia niecodzienne to są albo te właśnie, gdzie jest ta beka, zlewka. Ale film. Tak, ale także zajawka, prawda? I taką zajawką może być wydarzenie albo jakaś opowieść kogoś, jeżeli ktoś ma nawijkę, tak? I teraz posiadanie nawijki daje wyższy status, tak? Tak samo jak posiadanie dużej ilości pieniędzy. Ale nawijka to już jest jakiś talent, więc oczywiście dobrze jest mieć nawijkę, ale dobrze jest też mieć pieniądze. I te pieniądze to jest co? Sieka, kapusta, sałata, siano i tak dalej, i tak dalej. Tak to wszystko jest tutaj trochę takie rolnicze, ale to może chodzi o to, że tego ma być dużo i jest pobrzmiewa mi jeszcze tu zielony kolor, który wtedy, kiedy pan się rodził, panie redaktorze, to był bardzo popularnym. I biegało się w miasto. Tak, tam, biegało się w miasto. W sprawie tego zielonego. W sprawie zielonego. Więc tutaj ta sieka, kapusta, sałata, siano, czy te wszystkie rzeczy, które się łopatami można przewracać, to są bardzo popularne, szybko zmieniające się w slangu wyrażenia. No i kosić to można, nie? Gadżety technologiczne. To jest coś, co można powiedzieć, zawsze będzie funkcjonować, dopóki przemysł kapitalistyczny będzie wytwarzał gadżety, które mają określoną długość, czyli długość czasu użytkowania. Dzisiaj telefon nie wytrzymuje dłużej niż 2 lata i po co, skoro i tak mamy go zaraz wymienić na taki, który ma więcej funkcji. Ile ma pana funkcji, panie redaktorze? Za dużo. Ale wie pan, ma funkcji? Nie. No, ja też nie wiem w ogóle, ale mój też ma dużo i jestem z tego bardzo dumny. Tylko nie za bardzo wiem, co z tym zrobić. Partnerzy, tak? To tutaj o tym mówiliśmy. No i oczywiście pojazdy, tak? Bo zabawa to jest i impreza, tak? I używki, i seks, i gadżety, bo bez tych gadżetów się nie można bawić. I pieniądze, bo bez pieniędzy się nie można bawić. No i jakoś tam trzeba wjechać. I trzeba wjechać, no więc bryka, bana, autobek. Prawda? Nie wiem, czy pan redaktor zawija się do autopka, czy raczej... No to różnie bywa. Czasami... czasami rurą, to tak jak tutaj funkcjonuje na korytarzu, rura, w którą się wsiada do miasta. Nie, ale tubą, do autopka czasami, albo tubą, tak. No i teraz tutaj mamy takie właśnie stwierdzenia na pieniądze Zika. Nie wiem, czy pan redaktor używał kiedyś. Zika nie, nawet nie wiem od czego to. No od złotych polskich. Czyli tak zwane PLN-y, tak? A PLN-y to tak. No właśnie. A kiedyś były jeszcze kafle, tak? Jeżeli... Ale to na tysiące już. No tak, przed denominacją. I teraz tak, temu młodemu człowiekowi na same impry idzie
ja zacytuję może. Na samej impry idzie mi na mych jakieś 1600 zika, a do tego różne zajawki w stylu rower do downhillu za parę kafli, który miesięcznie części ładuje za jakieś 2-3 stówy, o wyjazdach w góry nie wspominam. Do tego szama, a ja jem wegańsko. No i mówi dalej, jakich owoców nie ma w Polsce. Do tego szama, a ja jem wegańsko. To jest niezłe, że mieszają się tutaj dwa zupełnie różne języki, tak? To szamanie, które jest od tych, no, z więzienia przeniesione przez gitowców do języka gdzieś tam w latach 60. i właśnie to jedzenie wegańskie, które jest z zupełnie innej kultury. Plus ryneczek, który się tam pojawił jeszcze dalej. Więc te dwie kultury u niego jakoś tam się zmieszały, stworzyły amalgamat. Tutaj mamy taką językową bajaderkę, po której ja mogę się tylko oblizywać, kiedy to czytam. Mówi dalej tak, bo jak pan sobie tą rurą jedzie na Mokotów, a on musi jechać właśnie pociągiem. I mówi tak, czasem na bibkę biorę ze sobą ziomków z dzielni i stawiam im przejazd, no bo on jest właśnie, zarabia gdzie indziej, nie w Polsce. I mówi tak, bilety są mega drogie, jak się jedzie osobowym w tę z powrotem, to taki bilet kosztuje tyle sieki, co w Anglii. Tylko, że pociąg, no i tutaj mówi, jaki jest pociąg. Tyle sieki, co w Anglii. No jesteśmy w Europie w końcu, więc dlaczego ma kosztować mniej? U Angolii druga klasa to jak u nas business class, a za taką samą siekę ktoś zapodaje plastikowe ławki. No ale za to łatwiej je umyć, prawda? Ja sobie nie wyobrażam, żeby przy potliwości, bo Polacy nie są flegmatycznym narodem, są gorąco krwistym narodem i oczywiście bardziej się pocą, jakby to miało wsiąkać jeszcze w te materiały, no to nie dałoby się wytrzymać w tym pociągu, więc ja tutaj myślę, że te plastikowe ławki mają jakiś sens. To już się tak trochę lepiej, niż drewniane, nie? Staram się tak myśleć. No, szlachta pali drewno, niech pan pamięta. Jak ktoś ma w Polsce rodzinę z dziećmi, to może tylko na chacie siedzieć, bo mówi on tutaj ten korespondent, że mało jest rozrywek kulturalnych. Tutaj ludzie są tak na maksa biedni, że siedzą i się nudzą, prawda? No i dalej. No i teraz jak się bawi, bo my mówiliśmy to o konsumpcji. Co się dzieje, kiedy już tą bryką się podjedzie się w miejscu, w którym się można zabawić? Na jeden weekend wydaje 400 zika, jakieś 120 zika na bilety, 30 na żarło, prawda? Czyli musi być tego dużo. Znaczy je wegańskie, ale dużo tego. Ale dużo żarła. Tak jak słoń, prawda? Dużo tej sałaty. Słoń mógłby, tygrys, wąż na przykład jak upoluje królika, no to ma na 3 miesiące spokój. A taki słoń przez cały czas, bo on je wegańską, musi jeść dużo liści, tak, owoców i różnych innych. Uzupełniać masę zieloną. 200 idzie na wejście na bibkę i napoje. Alko nie pije, a bez alku napoje są droższe od browów. A za dużą Coca-Colę w barze na imprezie dla Rasta płaci się 15 zika. Z 10 napojów spokojnie wypije równa się 150 zika. Wyobraża pan sobie, panie redaktorze? To nie są to już te czasy, kiedy jeździło się w góry z własną gitarą, śpiewało się Przemysława Gintrowskiego, że coś być musi za zakrętem. I robiło się herbatę Oolong. Tak, no więc właśnie, więc to zupełnie odeszło w inną stronę. Ten język opisuje inny świat, który jest światem konsumpcji. Ten świat konsumpcji opiera się na pewnym zestawie produktów, które przez cały czas są wymieniane i będą się wymieniały etykiety, które je opisują. Oczywiście mechanizm pozostanie taki sam, natomiast czyli to, że pewne grupy wywyższamy, inne poniżamy, to, że bardzo szybko zmieniają się, powiedzmy, to określenia na pieniądze i tak dalej, ale jest to trochę inny świat niż 20 lat temu, tak? I ten slang też jest zupełnie, zupełnie inny, więc ktoś, kto używałby slangu, powiedzmy, z lat 60., 70. i współczesnego, nie mógłby przetłumaczyć jednego na drugi, bo pewnych pojęć w ogóle nie było. No. I to są zupełnie inne emocje i to jest zupełnie inny i to jest inny stosunek ludzi, bo jednak tutaj wokół konsumpcji trudniej tę wspólnotę zbudować. Tak, niż prawda. Wokół Gintrowskiego. Bo konsumpcja nie zawiera w sobie żadnej idei. Oczywiście ona zawiera w sobie inny sposób uczestnictwa, ponieważ no, rock and roll zawierał ideę, prawda? Była tam pewna wolność. Ale też podmiotowość. Podmiotowość, która się wyrażała w buncie, tak? W innych ciuchach i tak dalej. Natomiast w przypadku takiej konsumpcyjnej zabawy nie masz tego buntu.
No bo nie można, czy można bunt kupić, ale to on nie jest wtedy buntem. Tak więc to jest pierwsza rzecz i w przypadku konsumpcyjnej zabawy jakby nie ma idei, tak, w którą by się, nie wiem, co można robić z ideą, kultywowało, tylko się doznaje pewnych rzeczy, tak, się przeżywa. I teraz jeżeli się doznaje i przeżywa, to mamy brak tej wspólnoty i właśnie zatomizowania. Teraz przepraszam, że w ten sposób może to po bandzie trochę pojechałem, ale jest tak, że rzeczywiście jesteśmy nastawieni na doznania, tak, które nas bardziej atomizują, niż na jakieś wspólne działanie. Jedyną osobą, którą ja widzę, która raczej łączy ludzi we wspólnym działaniu, a nie rozszczepia ich na atomy, które gdzieś tam sobie klabingują, to jest właśnie owsiak, który powoduje, że jest jakaś wspólna idea i wspólne działanie, które daje przeżycia, a nie, że szukamy przeżyć, tak? I dlatego coś tam działamy. A przez resztę czasu czekamy, aż ten piorun walnie. Rozumiem. No właśnie, ale to co, będziemy o tym mówić, czy nie? No już niby jesteśmy na antenie, ale tak po cichu mówimy. Będziemy odejść mówić... dziadu. Tak, będziemy jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, o której być może będziemy musieli wspomnieć, bo tak bardzo proszę. Otóż ja wcześniej mówiłem o tym, jak konsumpcjonizm wpływa na nasz język. I teraz jeżeli my jesteśmy przed półką w supermarkecie, to my mówimy, że coś albo jest na stanie, albo nie ma tego na stanie. A jeżeli nie ma tego na stanie, to ile jest, powiedzmy, puszek jakichś od piwa? No zero. Prawda? Zero. I teraz proszę zauważyć, jak to weszło do języka, prawda? Że, nie wiem, zero zieleni, zero ścieżek rowerowych, prawda? Zero ściemy. I to jest to, że nawet nie zauważamy, jak powoli, tak, ten sposób myślenia wgryza się w nasz język. I tutaj powinniśmy być szczególnie, nie wiem jak to powiedzieć, czujni chyba. Ja właśnie, nawet odpaliłem starą książkę kucharską, nie? Tak. Jak się odpala internet. Tak, bo to jest, język musi oddawać nasz inny sposób funkcjonowania w rzeczywistości i oddaje właśnie ten supermarketyzm, który się wkrada i powoli nas kąsa, tak? Czy sposób funkcjonowania. I my już mówimy na przykład wygooglać coś, tak, ale właśnie dla, no to, że w ogóle mówi się wygooglać, tak, no to jest bardzo typowe, kiedy jakaś marka zaczyna funkcjonować jako to określenie Adidasy. Całej, tak, jak Adidasy, czy jak rower, bo czy nie, czy pan, no właśnie. I to jest wielki sukces takiej marki, ale to, że my inaczej postrzegamy świat, że na przykład zapisujemy coś na twardym dysku, tak, to jest bardzo niepokojące, ponieważ my zupełnie inaczej myślimy niż kiedyś. Nie da się myśleć po staremu w świecie komputerów, tak? Więc ja mogę powiedzieć, nie wiem, że komputer mi padł, tak? Czy nie wiem, jakaś totalna padaka jest, czy coś. I wtedy ja antropomorfizuję komputer i pokazuję, nie, czy zdech, tak? Że to jest jakaś, że to urządzenie, nie wiem, ma dla mnie jakieś cechy, które pozwalają mi z nim dialogować, czyli cechy żywe. Natomiast to, że ten język zaczyna już znaczyć, znaczy, nie wiem jak to, nie tyle oznaczać, co odzwierciedlać ten nasz inny sposób myślenia, dlatego powinien budzić naszą czujność, że ten inny sposób myślenia może być czasami niebezpieczny. Niebezpieczny może być w tym sensie, że na przykład w stosunki międzyludzkie może się wkradać interesowność, tak? Że my nie pomagamy komuś dlatego, że chcemy komuś pomóc, tylko pomagamy komuś dlatego, żeby, nie wiem, dobrze się dał to prezentować, albo w ogóle zastanawiamy się, dlaczego mamy komuś pomagać. To jest tak samo jak z tą metaforą, która to obsługuje związki międzyludzkie. No, dzisiaj się mówi partner, tak? Nie wiem, czy pan spotkał się z tym, panie redaktorze, że mamy partnera jakiegoś.
często tego używamy. No właśnie, no więc jeżeli mamy partnera i mamy stosunki partnerskie, tak, to my możemy nagle zorientować się, że za bardzo inwestujemy w ten związek, tak, że ten związek nam się nie opłaca. Możemy nagle się zorientować, że on nie rokuje, tak, że się nie rozwija, a powinien się rozwijać. Tak, w związku z tym no, my mamy za duży wkład w taki związek i jeśli nie ma tej równości, to może powinniśmy... To mamy stratę. No właśnie, mamy stratę. I teraz to, że ten, że język zaczyna szukać takich metafor do opisu stosunków pomiędzy ludźmi, świadczy o tym, że traktujemy innych właśnie w kategoriach inwestycyjnych, firmy, a nie w kategoriach podmiotowych i takiego, powiedzmy, uwspólnienia dusz. No oczywiście zawsze było tak, że kogoś mogliśmy traktować interesownie, ale były na to, znaczy były to oprócz tego jeszcze jakieś inne metafory. Tutaj w tym dążeniu do tego partnerstwa myśmy trochę nie zauważyli, jak taka interesowność się wkradła. Tak? Więc jeżeli związek nie rokuje się, nie opłaca, to nagle się okazuje, że eliminujemy ze związku poświęcenie. No bo jeżeli ktoś się poświęca, no to jest frajerem. Tak? No to wtedy jest nierówność. Prawda? I tutaj jest prawdziwe niebezpieczeństwo języka. Nie w tym, że ktoś będzie mówił niepoprawnie, czy zrobi jakiś błąd, czy coś innego się tam takiego dziwnego zdarzy, że później zapłonie czerwonym uchem. Tak? Tylko właśnie w tym, że nagle przyjmujemy sposób mówienia, który narzuca nam pewien sposób myślenia i my zarażamy się tym sposobem myślenia i bezwiednie zaczynamy myśleć w ten sposób, czy też można powiedzieć, język zaczyna nami mówić w sposób, którego jawnie byśmy nie akceptowali. Tak? I dla mnie to jest jakieś niebezpieczeństwo polszczyzny, tak? że ona przyjmie niektóre metafory, nie wiem, z innych języków czy z innych kultur zupełnie tak bez walki. Tak? I my wtedy być może stracimy coś bardzo ważnego, tak? Co było w naszym języku. Tak, dlatego dopóki my mamy jeszcze w określeniach biesiady dużo tej bezinteresowności, dopóki mamy to słynne ze mną się stary nie napijesz, no to wszystko jest jeszcze w porządku, bo to ze mną się stary nie napijesz pociąga za sobą jakiś dar, prawda, że my komuś stawiamy i to jest więziotwórcze. A w końcu o to nam chodzi w naszym zatomizowanym społeczeństwie. O kapitał społeczny nam chodzi. Oczywiście, no ja bardzo bym chciał, żeby ten kapitał czy życzliwość była, żeby jak ktoś wychodzi z autobusu i ma trudność z wyjściem, na przykład starsza pani, ale także młody człowiek, któremu się zrobiło, nie wiem, duszno albo mastmę, tak, żeby ktoś mu pomógł, a nie tylko patrzył i zakładał się z kolegą, czy się wywróci, czy nie. Prawda? Więc to jest według mnie bardzo istotne. No. I co? Mam rewolucję zacząć od języka? Nie, rewolucja nie zacznie się od języka. Rewolucję można zacząć od myślenia. Ja myślę, że nie potrzebujemy rewolucji, bo już była jedna rewolucja moralna i ona tak się udała, powiedzmy, średnio. Natomiast większa czujność, tak? Czy większa świadomość. My dobrze by było, gdybyśmy się zastanawiali nad językiem i nie w ten sposób, czy coś nam zaśmieca język, ponieważ jest słowem, z którym się wcześniej nie spotkaliśmy, bo być może to słowo bardzo dobrze obsługuje pewną subkulturę, w której wyraża jakąś ideę, która nie funkcjonuje poza tą subkulturą. Natomiast... Tylko czy to nam nie implikuje jakiejś innej wizji świata? Tak, innej wizji świata, której być może byśmy nie zaakceptowali, gdyby była nam podana wprost. Dlatego jeżeli ktoś mówi, jak ty mnie traktujesz, to dobrze się w tym momencie zastanowić, czy to traktowanie, które się komuś nie podoba, nie wynika właśnie z języka. Tak? Jeżeli byśmy przyjrzeli się na te slangowe określenia związane z dziewczynami, tak, czy coraz częściej również chłopakami, to one sprowadzają tę osobę tylko do jednej części. W związku z tym jest to bardzo nieprzyjemne, tak? Ponieważ nie ustawia naszego myślenia na szereg innych bardzo przyjemnych rzeczy w kontakcie z drugą osobą. Na przykład dialogu, tak? którego słowa to pan raczył użyć, panie redaktorze. Który mieliśmy zaciężgiwać.
No ja zadzierzgiwałem troszkę. No to tak nawet nieźle nam wyszło. Tak. Co całkiem ciekawe jest to, że jakbyśmy sięgnęli do Lindego, on kiedyś napisał taki wierszyk, gdzie chciał użyć tylko polskich słów. On jest dzisiaj kompletnie niezrozumiały. Mamy same zapożyczone, które rozumiemy, natomiast te takie rdzennie polskie są dzisiaj w jakiejś pomroce dziejów. No okej, bo to trochę tak jak narzekanie na młodzież, tak? Od czasów starożytnych, bo słuchają tamtego, który tak naprawdę pokazuje im nie taką muzykę, jak... To jest niesamowite, tak, że narzeka się na młodzież, a często się mówi, nie wiem, kwiat młodzieży, tak, i tak dalej. Więc to narzekanie jest oczywiście tylko takim rytuałem. Tak naprawdę myślę, że narzeka się na młodzież po to, żeby ich nie chwalić wprost, bo by im się w głowach przewróciło. A to też ładna sztafeta, przekazywanie pałeczki z pokolenia na pokolenie. No tak, nie wybraliśmy się do tego więzienia, ale może też nie ma co żałować bardzo, bo tak tutaj doktor pojechał. Tak jest przepełnione, niezwykle... tutaj jest. Znaczy nie tutaj, przepraszam. To nie, w ogóle w Polsce jest problem z dostaniem się do więzienia, raczej ludzie czekają. No i ten system bransoletkowy tak średnio działa. W jednej trzeciej go wykorzystują, a poza tym jak ktoś ma wychodek poza domem, to już nie wiem, czy pan wie, że już jest problem, ponieważ po prostu opuścił mieszkanie i nie ma. To trzeba zamówić sobie to i to, ja bliżej, no. Ale nie, tak, to i to, ja znowu użyłem nazwy firmy, prawda? Tak. A nie toalety przenośne. Tylko proszę zauważyć, że my naprawdę, my nie nadążamy nazywać tych wszystkich rzeczy, które są wokół nas. One tak szybko przemijają, że te słowa nie zdążają się przyjąć. No, na przykład pager nie zdążył się przyjąć jakieś polskie słowo. Zanim wymyśliliśmy, to już był przestarzały. Ba, palmtop też miał taki problem. W ogóle nie pamiętam nic takiego. Znaczy, wiem, że niektórzy coś takiego mieli, ale ja już nie zdążyłem go mieć. Już komputery osobiste były tak małe. Przyjęły jego rozmiar. Telefony tak duże. Panie doktorze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Panie doktorze, ja również panu bardzo dziękuję za to spotkanie. Cała przyjemność po naszej stronie i zatem do usłyszenia za czas jakiś. Dziękujemy bardzo słuchaczom za maile i za telefony, które były bardzo ciekawe i miłe. No, jak napisał jeden ze słuchaczy, panowie w studiu ogar, więc... No ja troszkę ogar, a pan redaktor pewnie więcej. No ja to ogarniam, te wszystkie SMS-y, które przychodzą. Ja dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na jutrzejsze spotkanie w Zostaw Wiadomość z profesorą Marią Bajsert, seksuolożką. Porozmawiamy o homoseksualizmie. A na dzisiaj, za dzisiaj bardzo dziękuję i do usłyszenia. Tomasz Kosiorek. Usłyszenia 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 Tomasz Kosiorek.